have fun, cause we're brothers first. Cause we're been through a lot, but it ain't over. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Chodź, Kiciuś. O, jest. Wiecie, że już jest koło 11, a ja dopiero dzień zaczynam i powiem wam więcej. Tak, za 25. Nie chce mi się nagrywać już. Chyba będziemy musieli jakąś przerwę wprowadzić w nagrywaniu. Cóż to jest, kurwa? Powiem, nie mam weny. Teoretycznie jest co robić. Ale jakiś taki chodzę śnięty, nie mam pomysłu, nie mam werwy, nie mam chęci. Chodzę, narzekam, zrzędzę, sam się nie lubię przez to. O, ale na warsztacie wczoraj trochę poszło do przodu. Muszę jechać uzupełnić trochę rzeczy. Zobaczcie. Cała góra wyszpachlowana. Ona była już na koniec robiona drugi raz, teraz trzeba będzie to zetrzeć. Tutaj nie ma jeszcze, widzę. Ale już... O. Jeszcze są takie werwki. Uzupełnione są śruby mocujące błotniki. Tutaj tą żywicą są... Wszędzie tam, gdzie były dziury na przestrzał, są właśnie żywicą zrobione reperaturki takie, nie? Tam też zresztą, tylko już na to jest położona szpachla. Tutaj żywica i szklane włókno takie, nie? Po całości. No i powinno to potrzymać, trochę otrzymać. Tak jak mówiłem, śruby. No i tak pomału działamy. Jest sporo takich miejsc, wiecie, trzeba wszystkie wyczaić, bo później to wszystko też trzeba szpachlować. Później jak się zostawi i się tak pomałuje, to jest dupa, nie? Tego pod palcem nie czuć już. Także już jest lepiej, nie? Muszę jechać kupić właśnie szpachlówkę, bo się skończyła. Znaczy jeszcze niby jest, ale będzie mało. Tutaj spód to nawet się nie będziemy skupiać za mocno. Jest zrobiona reperaturka. Zaszpachlujemy, gdzieś tam wygładzimy delikatnie i tak tutaj pójdą błotniki później. Wszystkie te elementy osłaniające, także nie ma co się tutaj jakoś szczególnie nad tym znęcać. Tutaj wizualnie musi być bardzo ładnie, nie? Jak w licheniu. O, kupiłem właśnie 400. I taką 400 już doprowadzimy. Ach, MTZ też drży ze strachu, jak myśli, kurwa, jak widzi papier ścierny. Nie bój się, to dla ciebie. No tutaj poprzyjeżdżały wczoraj materiały. Audi nie dojechało, widzicie, tam mam znowu jakiś problem w wyniku. Tutaj wczoraj nawet już próbowałem, słuchajcie, ten motocykl to jest, on jest na chodzie ogólnie. Silnik jest zdrowy, kompresja jest jak talala. 125 bez kwita, nie? Z plaka żeśmy go, kurwa. Usłyszeli. Mam do tego dwa gaźniki oryginalne i z tych dwóch trzeba złożyć jeden, składać i jeździć, nie? Po polach. Tłuc. I słuchajcie to, bo kurwa w szok się wbijecie. Jedyne 1500 zł do zabrania. To jest w cenie nie wiem czego. Roweru? Nawet nie roweru. 1500 zł, dwa gaźniki, składać i jeździć i się cieszyć. Tutaj jest grubszy temat. Tego nie będę chyba odpalał z plaka teraz, a nie, czego nie, w sumie może go odpalmy, bo on zagadał do nas, nie? On nam powiedział, jak się nazywa, wydał kolegów swoich też. I teraz chodzi ładnie,
zdrowizna, bo to ma tylko przejechane 84 tysiące. 8 tysięcy, przepraszam. 400. I tak jak widać, lakier jest oryginał ze szparunkami. I ja bym tego nie ruszał. No ja bym tego nie ruszał. No i waham się zresztą jeszcze, kurwa. Waham się, wiecie co? Czego tam nie postawić w rządku, kurwa, z tamtymi. No bo mnie to cieszy, że on jest z jednej bryły. W sensie, to nie jest składak. Czyli taką swoją wartość już przedstawia, że tak z fabryki wyszedł, nie? Nie jest poobijany, poprzewracany. Trzyma się to wszystko kupy. Nie wygląda źle. Tu nie, ja bym tutaj nic nie robił. Postawił, niech stoi. To jest Dniepr 650. Górno-zaworowy silnik. Taki sam jak mam w tamtym. Taką ciekawostkę wam powiem. Ten motocykl i ten kremowy to są dwa te same motocykle. Ogólnie, że ten z fabryki wyszedł tak samo jak tamten wyglądał. Ten sam zbiornik, lampa, to było to samo. Ja mu założyłem, ja go kupiłem, ona była sama rama z tym przodem na kołach, bez błotników, bez siedzeń, bez lampy, bez zbiornika, z drugim silnikiem jeszcze nawet. Nie, to była rama na kołach i silnik i nic więcej. Błotników nic nie było, nie? I ktoś to kiedyś na chopperach chciał przerabiać. Ja to wróciłem już nie do oryginału właśnie, bo oryginał to powinien tak wyglądać. Głębokie błotniki, tamten zbiornik, a mi się marzyła zawsze M72 motor, nie? Ja go sobie tak próbowałem pod tą M-kę, pod M72 dopasować, czyli lampa właśnie taka. Płytkie błotniki, tamten to jest w ogóle z M-ki. Lampa ta tylna oryginalna z M-ki. Zbiornik łezka, no i kolor Sahara niby. Ja miałem wtedy może... Wiecie, ile ja mogłem mieć lat wtedy? No był bardzo młody, byłem. Na pewno z 10-15 lat temu to był. Między 10 a 15. I tak sobie wymarzyłem i tak jego sobie zrobiłem. A oryginalny silnik odpaliłem w końcu i kopy to pokazał od razu, nie? Musiałem drugi kupić. A, no tak powinien wyglądać, tylko widzicie, ja nie mówię, że on mi się nie podoba. I zostawiłbym jednak zbiornik łezkę. Z łezką to wygląda tak bardziej starodawno, chociaż teraz też się przekonuję, powiem wam tak pomału. Ja bym chciał go usłyszeć, na pewno. A jak to zrobić, żeby go usłyszeć? Co to jest? Plus? Plus. Bezpieczniki zdrutowane. To mi się podoba. Nie, kurwa, to nie może być plus. A może, może? Ciekawe, czy paliwo ma. O kurwa. No ja bym go chciał uruchomić. Mam, nawet byłem przy odpalaniu jego. Chodzi. Ale kurwa, zimno, nie chce mi się. No a to znowu, to już jest insza inszość. To jest Ural. I ten Uralek już, powiem wam tak, no też jest w malowaniu oryginalnym, ale jest już wypłowiały ten kolor, delikatnie, to jest raz, ale też jest w jednej bryle i on tak z fabryczki wychodził i tak się trzyma kupy jeszcze, nie? Półbębny, robią robotę tutaj dobrą, wygląda to ciekawie. Silnik się kręci, nie był odpalany, nie? Aparat zapłonowy, wszystko jest ogólnie, też jest cały, zwróćcie uwagę. Tylko może was to zmylić, że to jest jakiś ogromny zabytek, a nie jest. To może lata 80 już. Z tego co wiem, to Urale chyba w takiej formie to oni jeszcze do tej pory produkują. Albo mogą wyprodukować. Kurde, no stoi już plak akumulatora, kawałek. Mam? A czekajcie, może coś znajdę. Idziemy zajrzeć
jak chłopakom idzie. Kurczę, powiem wam, ambitnie poszli całe to pomieszczenie na raz dookoła. Przecież tam jest cholerę metrów na tych ścianach dookoła, to pierdzielność. No ale chcą szybko zrobić i lecieć dalej zarabiać, nie? A nie się tłuc w jednym miejscu tydzień niepotrzebnie. Jakiegoś akumulatora potrzebuję, żeby tego Dniepruchę uruchomić. Tu coś jest. Szóstka. A czekajcie, on chyba na szóstkę chodzi. Nie, to dwunastka już. Nie, szóstka, kurwa. On ma prądnicę szóstkę. No to sprawdźmy, ile to ma. Ile to ma voltów. Na tym stole, bo to już chyba pasowałoby posprzątać, co? Gdzie ten czarny jest? No 6,1. Dobry akumulator. Ostatni dobry akumulator, kurwa, w gospodarstwie chyba. Ale ja bym coś prostszego wymyślił. Dobra, znalazłem akumulator. Powiem wam, mam chęć go uruchomić jednak. Jadę po paliwo, bo nie ma nic w zbiorniku. Za 50 zł kupię i próbujemy go dziada uruchomić. Coś wam jeszcze chciałem chyba powiedzieć, ale to jak sobie przypomnę. Dobra, zobaczyć kurwa tylko jak ten kranik działa. Idzie. No dobra, to ja już wszystko wiem. Tak idzie, to niech idzie. Plak przygotowany, kumulator, przepompowanko na dwa gaźnikanko. O, tu już. O, jest. Dniepra to dobrze trzeba przelać, kurwa, niech. Nic nie powie. Ciekawe. Nie no. Powinno być okej, bo jest. O kurwa ty!
maszyna, co? Nie chodzi. Słuchajcie, on nie chodzi na ten cylinder. Trzeba świeczkę. To on na jeden tak zapalił. Ja cię kręcę. Świeczkę patrzę i zobaczymy zaraz, kurwa, o chuj chodzi. To on się zalał na ten cylinder już. Nie było żadna świeca. Ej! Tu jest iskra. Odpala normalnie z jednej. Tu jest iskra, to problem może być z benzyną, z gaźnikiem. Zaraz zobaczymy. A co by mogło być z gaźnikiem? Przelać się przelał. Zobaczmy, czy ta iskra lepiej, bo ona tak bokiem chodziła, nie? Ale to powinien coś strzelać chociaż z tego, kurwa. No jest ładna. Jest ładna. Przesiągnie go zaraz. I bez akumulatora się nie pojedzie. Dobra. Nie ma sensu go tutaj, kurwa, katować. Chodzi, chodzi. Złapał na dwa. Gdzieś pewnie przystały ten gaźnik był. Zobaczcie, aż poszło, kurwa, z tłumika. Ale on się wypalił już praktycznie. Dniepry ładnie chodzą. Oni robili takie pojemności duże, bo tutaj jest tyle nieszczelności, kurwa, w tych cylindrach, że on ciśnienie gubi, nie?
i po to było tego ciśnienia więcej, tych kurwa tej pojemności, żeby i tak jechał. Bo to miało być orane, nie orane, to miało pójść przez to, kurwa, nie? Taka była koncepcja. Słuchajcie, no 6000 zł kosztuje ten motocykl. Z dokumentami oczywiście do rejestracji. No ten, mimo że może wizualnie jest gorzej, ale za 7 jest do oddania w tej chwili. Także i też oczywiście do rejestracji dokumenty wszystkie są. Tak więc moim zdaniem, dlatego za tą 6 to aż mi go kurwa żal. Tylko że to komisowe jest, rozumiecie? Jakbym go kupił, to on by już stał tam, kurwa, w kolejce swojej. Ale jeszcze się zastanawiam, czy go nie odkupić po prostu z tego komisu. I gdzieś tam jeszcze by się go upchnęło. No nie mam akurat takiego, kurwa, no. No się niby mam, ale to tamten to inny jest. No takiego też w sumie nie mam, ale ja wam przyznam się do czegoś. Nie lubię motocykli z koszem. Ja nie chciałbym jeździć z koszem, nie? Ja bym go kupił, to bym zaraz kosz odpiął i sprzedał. I samą solóweczkę gdzieś bym postawił. Półbębny, no ten fajnie wygląda, ale jednak tego wolę. No dobra. Idziemy działać dalej. No i zobaczcie, zima przychodzi i akurat zdążyliśmy przed samą zimą z nową dostawą i nową kolekcją. Teraz, ej, ale powiem wam, że ten kolor to robi robotę. Chociaż byłem sceptyczny, dlatego zamówiłem mało, nie? I więcej tych czarnych, bo te czarne robiły robotę, ale to jest jeszcze lepsze. I żałuję, że zamówiłem tak mało, bo czarnych tutaj jest 50, a tych tylko na próbę. I każda robi dobrą robotę, powiem wam. Za chwilę spróbujemy to wystawić. Jakieś choróbsko mnie rozkłada i chyba będzie przymusowa przerwa od nagrywania, powiem wam. Najgorzej, że mnie na wymioty gdzieś łapie, kurwa, i tak nie może mnie to puścić. Widzę, że chłopaki pojechali, wyjdziemy ich sprawdzić. Mieliśmy tutaj problemy. O, jeszcze tą ścianę zawrócili, ale skubańce ty. Tu mieliśmy problem. Widzicie? Puściłem nowy kabel do tej puszki, bo zaiskrzył. O, agregat nie wyłączony. No pozarzucali sporo, powiem wam ambitnie, nie? Dookoła pierdzielna i tu jest długo, tu jest 10 metrów na 2,25. I tu będzie 4, 8, 10, 50. No z 70 metrów pewnie będzie. Tutaj do deseczki. O, jutro to będzie dopiero zacierane, bo cementówka długo tchnie. Obstawione, czyli nie zabrakło sztynksu wykorzystany tamten, a jeszcze miękkie to nie da. No, kurwa, tutaj te posadzki wszystkie skuć, to jest jeszcze kupa roboty, co? One będą, o to co teraz jest, to jest wyżej niż będzie na gotowo, bo nawet tam widać, zobaczcie, jak drzwi są obstawione. No to tamto jest praktycznie podłoga, która będzie na gotowo, wysokość. A oto ten nadmiar, ten, to jest dół. To jest do wykucia, czyli jakieś 5 cm będzie niżej jeszcze na gotowo. Bo tutaj system będzie grzewczy podłogówka. I dlatego pod tą podłogówkę muszę wszystko wypierdzielić tak jak tam jest.
Może tutaj to jest za nisko, aż tak nie będę musiał, ale dużo, sporo trzeba wykuć. I wtedy pójdzie chudziak, na chudziak styropian, na styropian podłogówka, miksokret i płytki już będę kładł sam, nie? A do tego będę potrzebował jakiejś firmy. Nawet w sumie już można zaczynać myśleć o tym, o znalezieniu takiej firmy, co się podejmie i to zrobi. Firma zrobi podłogę i później będę sobie działał już sam troszeczkę i tak na zmianę, co mogę, to zrobię, co nie mogę, to się nie podejmuję i tyle, nie? Proste. Tutaj od razu już poprawiłem. Chodzi o to, że ja nałożyłem na końcówki kabli te wago jako zabezpieczenie, ale to dostało wody i dupa wyszła, nie? Było zwarcie. Teraz jest, bo tutaj są pod prądem, nie da się zrobić, żeby prądu nie było. Teraz jest zabezpieczony izolacją dobrze i tutaj gazety się napcha jakieś, czy tam klapkę. I dopiero będziemy linkować. Także troszkę innym systemikiem. No, wpytę mi, cała paleta mi zostanie. Zaraz będę dzwonił. A kurde, jadę do sklepu. Ja muszę kupić przecież. Muszę kupić szpachlówkę, bo zabraknie. Kurwa, muszę i się normalnie położyć. Ja już wiem, dlaczego tej energii nie ma. To już miałem kiedyś tak samo. Nie wiedziałem, o co chodzi. Miałem jakieś takie gorsze samopoczucie i w ogóle. A to chrupsko się zbliża. Ono już mnie łapie, nie? Już jak mnie na wymioty coś bierze, chuj wie, co to lata w powietrzu teraz, kurwa. Kupiłem tu szpachluwę na wieczór. Tutaj nic, tak jak widzicie, nie robiłem przy nich. Pamiętajcie, 1500 zł, krosina wasza. To jest DRK 125, ta jak ona jest, Suzuki, nie? Tylko czy ja będę w stanie wyjść do was, jak wy przyjedziecie, to ja nie wiem, bo coś czuję, że jak ja się dzisiaj położę, to już jutro filmu nie będzie chyba. Chyba, że nie wiem, co się wydarzy. Może mi przejdzie, ale wątpię. Jeszcze dwa tematy, zanim zakończymy. Zobaczcie, przyjechało to, co zapowiadałem. Tylko tam to był prototyp. To w sumie jeszcze też, ale już ta masówka może iść. To jest nasz produkt wykonany na drukarce 3D. I są to właśnie portfele na karty kredytowe, na dowód osobisty i ma klips na gotóweczkę. Jak się nie nosi portfela, coś takiego załatwia temat, bo to jest płaskie, cieńsze, mniejsze od paczki papierosów i działa na zasadzie, to mi jedna ręka schowała. Po przesunięciu tego wysuwają się karty. Jedna na drugą, do 7 kart, czyli sporo. Ja wsadziłem tutaj 4 i moim zdaniem bardzo ciekawe, nie? No i w dwóch kolorach. To jest czerwień, czyli taki bardziej kontrastujący. Moim zdaniem fajniejszy, ale zostawiam to do oceny dla was. No oczywiście standardowo, aby wygrać trzeba grać, to jest hasło przewodnie. I powiem wam tak, bardzo dobra cena wynegocjowana za to. Zapraszam do sklepu na gadżety i zobaczycie, ile się udało już wystawić gotowy dla was, nie? Tak, za chwilę dojedzie jeszcze jedna dostawka, którą będziemy odbierać. Powiem wam, może i mi przechodzi, nie wiem. Miałem taki, że siedziałem na fotelu skulony i mi się na wymioty mnie zbierało, nie? Ale teraz mi jakby przeszło. A rozmawiałem z firmą od Wendlin. Mnóstwo zamówień nie spodziewał się, nie? Ale jutro będzie wszystko wysłane bez żadnych kłopotów. Jedynie były tam jakieś kłopoty, że szynka, kurczę, widzicie, źle wprowadziliśmy produkt. Było napisane szynka jakaś tam z kością czy coś, ale chodzi o to, że to jest szynka, która jest sprzedawana w całości i ona waży między 6 a 12, 14 kilo. To jest taka wielka szyna, która stoi na stołach wiejskich, na weselach na przykład, nie? I tego nie sprzedaje się po kilogramie, tylko właśnie 6, 8, 12. Zależy, jaka świnia oczywiście była, nie? Dobra, zamkniemy tutaj trochę, ale będzie uchylone.
No i tutaj mieliśmy kłopot, podzwoniliśmy po tych ludziach, klientach, którzy kupili kilogram, no żebyśmy zamienili na jakąś inną szynkę, bo nie da się tamtej wysłać. I teraz będzie wprowadzone właśnie, że to będzie szyna 10-kilogramowa, powiedzmy, nie? No i ona będzie kosztować 500 zł. To jest na wielki stół, na wesela, na przyjęcia, na bankiety, jakieś, wiecie, coś takiego. Stawia się taką wielką, kurwa, nogę. To jest ćwiartka świni, można powiedzieć. I się odkraja nożykiem i się tam je. To jest na tej zasadzie. Dlatego nie można było tego w kilogramie, bo tego się nie odkraja. No i te świnie, te tuczniki, chyba tak lepiej. Musicie wiedzieć, że to są hodowane swoje prosiaczki, czyli te mięso jest innego trochę tak jakby smaku, jak się przyzwyczailiście w marketach kupować, żeby się do tego trzeba się też określić. Ja czekam na wasze opinie oczywiście od razu, jak dostaniecie pierwsze partie, bo jestem sam ciekawy waszych reakcji. Swoją znam. Sam teraz też zamówiłem, do mnie też przyjdzie teraz paczka. Ja będę już regularnie kupował, no bo to inny po prostu świat z tymi wędlinami. No i boczki na przykład, nie? Może ktoś jest przyzwyczajony, że boczek w sklepie, w markecie to jest taki, wiecie, ładny, chudziutki, z mięsem taki bardziej, nie? Na to takie, wiecie, to takie swojskie, prawdziwe, tłuste boczki. Żeby ktoś się nie zraził, mam nadzieję, że będziecie mieli to na uwadze. No i chciałem waszych opinii, jak już dojdą do was, i życzę wam smacznego. O, właśnie wjeżdża busik, rozładujemy i zaraz pokażę co. No i na sam koniec dnia, już pod sam wieczór, kurczę, dojechał w końcu. Od wczoraj nie mógł. Jednak mnie coś łamie. Czterokolumnowy podnośnik hydrauliczny samochodowy. I powiem wam, że jest kompletny. Zdemontowany tutaj u nas w Parczewie, w kraju. Nie przywieziony z Belgii i nie wiadomo, czy jest kompletny, tylko od znajomych. Sami go demontowali i jest wszystko, sami go używali, demontowali, mieli go przenosić na inną halę. Nie, jednak plany się zmieniły, jest do odsprzedania i pieniądze są uczciwe, nie wyimaginowane jakieś, z gwarancją, że to wszystko działa jak należy, 2500 zł. Tak więc zobaczcie, co się porobiło. Na koniec roku ceny są tak wyjątkowo dobre, że aż nie wiadomo, co kupić pierwsze, nie? Wiem, że macie ten sam kłopot, co ja. Tam jakaś lampa chyba była i jest trochę zgnieciona. To do jutra na pewno będzie jeszcze aktualne, bo myślę o tym, czy przez noc będę po prostu myślał, czy sobie to nie zostawić, wiecie? Miałem plan tutaj w tym stawiać na środkowych, w warsztacie, ale w ogóle nie wiem, czy o to nie powstałoby na hali, tylko problem jest taki. Ja będę potrzebował w odpowiednim czasie, a teraz dla mnie niepotrzebne, żeby to leżało dalej, rozumiecie? Jak będzie potrzebował już postawić, to wtedy się rozejrzę, wybiorę, kupię i przywiozę. Jak ktoś potrzebuje, odsprzedam za 2,5. Dajcie znać, trzymajcie się i do jutra. Mam nadzieję, że do jutra, ale to się okaże.